Witam, 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 z tej strony Venom Lazarus, ze mną jest Murdered i oczywiście Awakening, czyli dodatek do... Bezpiecznie, siemaneczko wam. Siemaneczko wam. Każdy ham mówi wam. Dobra, co my tu musimy zrobić? Na pewno mamy się rozdzielić. Okej, let's see what happens when we fire it up. Aha, chodź tu. Tu. Do mnie. Tu są dwie konsoletki. Dlaczego mam wrażenie, że nie będzie to łatwe? Zresztą wszystkie jakieś obrośnięte czymś jest. Tu konsoletki, tu. Odpalmy to. 3, 2, 1. Maintenance mode enabled. Opening containment shield. Tak. Warning. Reactor is active. Harmful radioactivity detected. Please maintain a safe distance from the core. Fajny reaktor, podoba mi się to i co? Is it working? No! We need to double the power output! How? If we can find some fuel orbs, we should be able to throw them directly into the core. Aha. And force a power surge. Is that gonna work? Yeah, if the ship doesn't blow up first. Jak ty to zrobisz, latasz? Alt. A. Coś unoszą ci się rzeczy, nie? Jak zobaczymy jakieś power orbs, kule mocy. Czekaj. Oż, kuźwa. Robale. Osłaniaj mnie. Na dole. Coś uruchomiłem. Fajnie, a... Okej, ja wolę pochodzić jednak po ziemi. No to już rozwalone, tylko... Skąd my weźmiemy kulki mocy? Musimy kulki mocy wrzucić w reaktory te dziurki takie, nie, te, czyli domyślam się, że je trzeba stazować. Stazowało się C, nie. Mhm. Dobra. A, już wiem. Już widzę. Co widzisz? Zestazuj. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Trzymaj. Czekaj! Skąd ta kulka była? Leżała. The heat sinks are venting the core. What do? Shoot them! We need to force the reactor to overload. Co mamy zastrzelić? Przeciążyć reaktor mamy. Aha, w ten sposób to działa. Dobra, teraz sobie wezmę kuleczkę. Weź zestazuj. A, grzanet nie jest odsunięty. Dobra. No to się obróć i tyle. Coś mamy rozwalić, tak? Nie wiem, czy w reaktorze, czy... Do tych musisz strzelać. Czego? Te prędy się wysuwają co jakiś czas. Aha! Chyba tam jeszcze jest jeden. Rozwaliłem. Uwaga, wykuszam kulkę kolejną. Dobra. Podejdź bliżej. Aj kurde, z drugiej strony jest. No. Zadziałeś? Tak. Przeszedł.
Czyli co, trzeba może więcej ich przywalić. Otwieraj tam, tam, tam. Tam gdzie strzeliłem. Mroże. Czekaj. Zamrożony. Z tej strony wszystkie. Isaac, that radiation, it's gonna burn right through us. We have to get to the bridge and initiate the shock before this thing tears itself apart. Let's find a way out of here. Reactor overload. Reactor overload. Deadly radiation levels detected. Jezu, trochę jak Half-Life'ie. Nie? Tam też było takie, że tam overload reaktor, coś tam tego, bo. Please wait. Wow! On wyrzuca reaktor! Aha, unikanie ognia to. Nie tylko. Dlaczego zawsze jak jest jeden pierwszy odłamek, to ty musisz przywalić? Czemu? Zacznijmy od tego, że nie przywaliłem najpierw odłamek. Tylko on ciebie. Nie, pamiętaj, jeszcze, żeby kół jeszcze używać. Jeszcze będzie w ogień. Staraj się, wiesz, przeżyć. Pamiętaj, że masz kół. Uraj! Inny kół, chyba. Jest! Wpadliśmy do wóz wentylacyjnego. Wow, wow, wow! Ała! Ała! Ła, ła, to musiało boleć. Head to the cockpit. We gotta launch before it blows. Yeah, I'm going. Tak, teraz. My mamy biec. Cholera, gdzie tam idziesz? W międzyczasie będą nas atakowały różne stwory. Co? A, tu góra, dobra. No to co, lecimy? Let's go, let's go! To nie też to a, przeciążenie do reaktora i przez to... strumień był ładowany, jak zrobiliśmy. Gdzieś nas w kosmos wywaliło. Ostatniego nie ja wysadziłem, tylko ty kiepsko strzelałeś. O, przepraszam, to ty go rozbiłeś, a nie ja. Tak, i mów głośno. Bo masz kłaczek. A kłaczek to mam zawsze. Hey, Carver. Huh? We're almost there. Oh, we made it? Yeah, I believe. De-shocking to Earth's face in 3, 2, 1. Ziemia. Księżyc. Earth Orbital Control, this is Isaac Clarke aboard the CMS Terra Nova requesting clearance, over. Are you sure you got the right channel? This is over 200 years old. Yeah, no, change it over, right? Trust me. Trust me, it's right. EarthGov Command, this is Sergeant John Carver. Do you read me? Is anyone there? It's weird. United Mining Traffic Floaters. Czekaj, czekaj. Lunar Flight Control, this is CMS Terra Nova. Does anyone read us out here? Oh, God. Oh, no.
Fajnie, co? Mhm. Nie zdążyliśmy, przyleciały te księżyce, które zostały obudzone. Zanim zabiliśmy ten księżyc, co trzeba. Dobry, dobry dodatek. Dobrze utrzymany w dobrym klimacie. Nawet lepszy, myślę, klimat niż podstawki, nie? Mhm. Więc kochani, jak widzicie, jest zapowiedź niby następnej części. Czy będzie ta część? No niestety, deweloperzy mówią różnie. Przeważnie mówią, że nie chce im się robić. Ale tak zapowiedzieli świetnie, że... Zresztą sam widziałeś, no. Mhm. I to ile tych księżyców? Tam z tyłu widziałem trzy, a jeden nam jeszcze przed nami wyleciał. Dokładnie. Czyli teoretycznie... Nie dziwię się, jak będzie mieć. No, teoretycznie wylądujemy na nim. Albo się rozbijemy i będziemy próbowali przetrwać i zniszczyć po kolei każdy księżyc. Ciekawe, czy obcy zostawili też takie urządzonko do zniszczenia. Chociaż wątpię, bo to chyba na tej planecie było, nie? Mhm. O Boże. No mam nadzieję, że kochani się podobało. Taka szybka seria. Więc komentujcie. Subskrybujcie. I módlcie się do naszego wspaniałego dewelopera, żeby oczywiście zrobił kolejną część, bo była zajebista. Trzymajcie się, hejka. No, siemano.